jedno zadanie. Chciałbym, żebyśmy wszyscy jako radni mieli to świadomość. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący mnie odpowiedział, dlaczego nie może być taki zespół po prostu zadaniowy utworzony i wtedy rozwiązywałby wszystkie te problemy prawne. Bo pani radna jest pewien problem, ja się dowiadywałem i rozmawiałem w tej sprawie z późniejszym przekazywaniem środków finansowych, które miałyby być przekazywane na zespół zadaniowy działający przy Radzie Dzielnicy. No realizatorem byłby wydział. No i to nie jest tak do końca. Nie ma wydział żadnego pomysłu prawnego, w jaki sposób to miały być te środki finansowe przekazane na wydział. Ja tylko odpowiadam, jak to funkcjonuje. Zespół do spraw bezpieczeństwa jest powołany zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa i otrzymuje określone środki finansowe. No dokładnie. No, zespół otrzymuje. Ale poczekajcie, a tutaj zespół nie otrzymuje. Jeżeli grupa by się w ramach zespołu zadaniowego spotykała, a środki ale by szły tak jak... Pani radna, ja myślę, że to jest dyskusja na komisji, a nie na obrady sesji, którą dzisiaj mamy. Mamy konkretną dyskusję, konkretną uchwałę do przekazywania. Bardzo proszę o przejście do dyskusji. Pan radny ma rada ostatni głos dyskusji. I przechodzimy do głosowania. Widać, że ta dyskusja była potrzebna, bo te wątpliwości wszystkie się rozwiały jakby. I ja nie przypominam sobie, bo tu jeszcze do Krystyny mówię, żeby tu na sesji, bo po prostu bo ja uczestniczę tylko na sesjach w tym temacie, żeby ktoś cię atakował i jakiś tam nie do... Być może, że to się działo poza gdzieś tam, jak mówisz, w internecie czy coś, no. To jest inna sprawa. Ja mówię tutaj to, co debatujemy na sesji, no bo to jest ważne, to jest protokołowane, tu się na tym... Wiem, że wszystko można manipulować, to jest to takie narzędzie. Ja myślę, że to chyba poszło w dobrym kierunku i pewnie się to rozwiąże. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na punkt numer 6? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję uprzejmie. Kto się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na druku numer 6.